Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Mateusz Maślanka. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący generowania warstwic na podstawie danych LIDAR. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOC. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. Warstwice są jednym z podstawowych produktów lotniczego skanowania laserowego. Na podstawie sklasyfikowanej chmury punktów można je automatycznie wygenerować. Następnie warstwice te, które bardzo dokładnie odzwierciedlają różnice wysokości i składają się z większej liczby wierzchołków, można poddać generalizacji przy pomocy narzędzi rozrzedzenia ilości wierzchołków. Po wykonaniu automatycznych przetworzeń wszystkie warstwice należy poddać kontroli, a następnie poprawić błędy przy pomocy narzędzi edycji plików Shape. Ostatnim procesem przetworzenia danych LIDAR jest wygładzenie polilinii na podstawie automatycznych procesów przetwarzania danych wektorowych. Finalnym efektem są warstwice z zastosowanym właściwym cięciem poziomicowym, kolorystyką i etykietami. W oknie oprogramowania ArcMap dostępna jest sklasyfikowana chmura punktów, z której możecie Państwo korzystać podczas niniejszego ćwiczenia. W oprogramowaniu mamy wczytaną chmurę punktów w formacie LAS1.2 oraz znajdują się błędy warstwice, które będą później wskazywać obszary błędnie wygenerowanych warstwic. Na samym początku chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że chmura punktów jest sklasyfikowana. Posiada klasy punktów leżących na gruncie, klasy roślinności, klasy wody, overlapy, ale także klasę model keypoint. Aby wyświetlić wyłącznie klasę model keypoint, z paska narzędziowego LP360 bardzo proszę wybrać filtr wizualizacyjny keypoints i żeby dostrzec wszystkie punkty w oknie 2D oprogramowania ArcMap, proszę uruchomić pełną ilość punktów widocznych w tym oknie poprzez przyciśnięcie Force 100% Point Resolution. Klikam. I w oknie pojawi się nam chmura punktów, która będzie wyświetlała wyłącznie punkty, które znajdują się w klasie Model Keypoint. Te punkty odzwierciedlają rzeźbę terenu, na podstawie której będziemy generować warstwice. Warstwice będą generowane przy pomocy narzędzi znajdujących się w pasku narzędziowym LP360 Export LiDAR Data. Bardzo proszę kliknąć w pasek narzędziowy Export LiDAR Data. Tam w LP360 Export Wizard możemy określić, jaki typ eksportu chcemy wybrać. My mamy do dyspozycji gotowe narzędzie eksportu i utworzone właściwe parametry poprzez wykorzystanie wcześniej zdefiniowanego zadania i wczytanie ją poprzez funkcję LAT Settings. Wczytajmy to zdefiniowane zadanie poprzez funkcję LAT Settings. Tam nawigujmy do folderu ćwiczeniowego 0406 LP360 i wybierzmy ćwiczenie ISOC Export Warstwice. ISOC Export Warstwice, plik XML. Zapisujemy i w oknie LP360 Export Wizard mamy informację, że chcemy wyeksportować warstwice na podstawie poszczególnych parametrów. Warstwice oczywiście chcemy wyeksportować do pliku Shape. Ten plik Shape będzie zapisywany jako plik Shape 3D. Dodatkowo interwał pomiędzy warstwicami to jest 50 metrów. Najkrótsza warstwica to jest warstwica o rozmiarze 100 metrów. Natomiast poszczególne atrybuty dla warstwicy głównej to jest atrybut 1 w tabeli atrybutów, natomiast 2 w tabeli atrybutów dla warstwicy pobocznej.
Ważnym parametrem jest parametr wyświetlania warstwicy głównej, więc co druga warstwica wygenerowana w oprogramowaniu LP360 będzie warstwicą główną. Na podstawie tak zdefiniowanego zadania oraz wykorzystania wyłącznie klasy model key point, bazując na filter reserve model key point, możemy dokonać eksportu warstwic. Eksport warstwic będzie wykonywany w następnych oknach, ale najpierw trzeba zdecydować się o zakresie danego eksportu, czyli wybrać Extent of Active LiDAR Layer. Kiedy już wiemy, że chcemy wybrać obszar całej warstwy aktywnej danej LiDAR, przechodzimy do następnego okna poprzez przyciśnięcie funkcji Next i w trzecim już oknie decydujemy się o lokalizacji wybranego pliku i samej nazwie. Nazwa tego pliku to warstwice, a plik będzie zapisywany w folderze roboczym. Nazwa warstwice. Zapisz. Dodatkowo proszę pamiętać, żeby wygenerowane warstwice umieścić w oknie 2D oprogramowania ArcMap. Przyciśnijmy Insert or Put to Mat i kliknijmy Finish. W tym momencie warstwice będą generowane. Wykonywane jest zadanie. Po wykonaniu zadania warstwice zostaną wczytane do oprogramowania ArcMap. Po wykonaniu warstwic możemy kliknąć OK. W oknie oprogramowania ArcMap mamy widoczne warstwice. Na podstawie tych warstwic będziemy dokonywać dalszych przekształceń, aby móc i osiągnąć właściwy rysunek poziomicowy. Na podstawie surowych warstwic wygenerujemy warstwice, które będą posiadały rozrzedzoną liczbę węzłów, ponieważ w niektórych miejscach, szczególnie tych, gdzie rzeźba terenu została przez punkty model key point dokładniej odzwierciedlona, występują pewne poszarpania po linii, które zostaną zniwelowane poprzez wykonanie zadania rozrzedzania liczby węzłów wygenerowanych w warstwic. Zadanie zostanie wykonane z paska narzędziowego LP360 Point Cloud Task, czyli w zakładce Table of Contents wybierzmy Point Cloud Task, a tam zaimportujmy zadanie, które zostało wcześniej przygotowane do pracy z chmurą punktów. Bardzo proszę wybrać Point Cloud Task menu, następnie przejść do Import Task i w folderze 0406 LP360 znaleźć plik ISOC rozrzedzanie warstwice XML. Bardzo proszę ten plik otworzyć. Zadanie to zostało dodane do oprogramowania LP360. Przechodzę do ISOC rozrzedzanie warstwice, więc dzięki temu zadaniu warstwice zostaną rozrzedzone, a w zasadzie węzły, które budują te warstwice, ulegną rozrzedzeniu. Mając tak przygotowane zadanie, korzystając z paska narzędziowego LP360 Point Cloud Task, dla całego projektu uruchomimy zadanie. W momencie zostało wykonane to zadanie, w obszarach, gdzie te warstwice były bardzo zawiłe, została zmniejszona liczba węzłów. Dzięki temu te warstwice już będą coraz lepiej modelowały tą powierzchnię i zostaną prawidłowo przygotowane do dalszej części opracowania. Po takim rozrzedzeniu liczby węzłów możemy zapisać wartości wysokości z polilinii, tak? Czyli mamy pliki Shape 3D i chcemy te wartości wysokości zapisać do tabeli atrybutów warstwice rozrzedzane. Mamy kolumnę LF, w tej kolumnie możemy umieścić te wartości wysokości. Bardzo prosto
To można wykonać poprzez przyciśnięcie Calculate Geometry, yes, a następnie wypełnieniem tej kolumny wartościami wysokości maksymalnymi i kliknąć można OK. Wartości wypełniły kolumnę LF. W tym momencie po wypełnieniu kolumny LF możemy przejść do poprawy błędów generowania linii warstwicowych. W samym oknie ArcMap w projekcie 0406 LP360 mamy plik błędy warstwice. Bardzo proszę otworzyć ten plik błędy warstwice. W nim znajdują się opisy poszczególnych błędów, na które warto zwrócić uwagę podczas sprawdzania poszczególnych błędów. My przejdziemy do pierwszego błędu, błędu o identyfikatorze ID równym 1. Identyfikator ten wskazuje na poziomicę, która niestety nie została ze sobą połączona. Odznaczę tą źródłową warstwicę, czyli warstwicę.shape. W oknie pozostawię tylko warstwice rozrzedzone. Uruchomię tabelę atrybutów dla warstwice rozrzedzone, aby podglądnąć rzeczywiście, które te warstwice się wyświetlą. Wszystkie warstwice widoczne w tym oknie zaznaczę, czyli ta warstwica po lewej i po prawej. Okazuje się, że zarówno ta warstwica po lewej i po prawej posiada tą samą wartość wysokości. Dlatego będziemy mogli te warstwice ze sobą połączyć. Ale żeby móc połączyć te warstwice, uprzednio trzeba poddać je edycji. A więc, aby wykonać edycję warstwice rozrzedzone, kliknijmy prawym przyciskiem na nią. Następnie Edit Future, Start Editing, Continue i już plik warstwice rozrzedzone można edytować. Aby połączyć ze sobą te warstwice, kliknijmy na przykład na warstwicę tą znajdującą się po lewej stronie dwukrotnie. Następnie na wierzchołek. I dociągamy do warstwicy znajdującej się po prawej stronie ekranu. Teraz te wciąż warstwice nie są połączone, bo jeżeli zaznaczymy tą po lewej, to tylko ona się wyświetli. Jeżeli zaznaczymy tą po prawej, to tylko ona zostanie zaznaczona. Kiedy zaznaczymy dwie razem, to oczywiście w tabeli atrybutów te dwie warstwice się zaznaczą. Ale żeby móc połączyć te warstwice, wystarczy skorzystać z paska narzędziowego Editor. Pasek narzędziowy Editor pozwala na edycję warstw wektorowych, ale także na łączenie tych warstw. Z paska narzędziowego Editor, menu Editor, wybierzmy funkcję Merge i teraz dowolną warstwicę, do której mamy połączyć drugą warstwicę, możemy wybrać, zaznaczyć, kliknąć OK i w tym momencie warstwica została połączona. Teraz nie mamy warstwicy 24 ID 24, tylko pozostała warstwica o numerze ID 22. No i kiedy zaznaczymy tą po lewej, to zaznaczy się cała warstwica, kiedy zaznaczymy po prawej również cała, więc już jesteśmy pewni, że te warstwice są ze sobą jak najbardziej połączone. Kiedy chcielibyśmy sprawdzić nakładanie na siebie warstwic, są takie błędy podczas generowania warstwic. Możemy otworzyć tabelę atrybutów błędy warstwice i przejść do tych konkretnie błędów. Błąd nakładania na siebie warstwic oznaczony jest numerem ID 12. Zbliżmy się do tego miejsca. No, w tym momencie bardzo dobrze Państwo widzicie, że te warstwice ze sobą się przecinają. Aby usunąć te warstwice, czy wyprostować te polinie, kliknijmy dwukrotnie w środkową warstwicę. Aby usunąć poszczególne wierzchołki, przyciśnijmy klawisz D i po kolei zaznaczmy dane punkty, które chcemy usunąć, żeby nie zaburzały i nie powodowały błędu. No i to samo dotyczy tej warstwicy powyżej tej środkowej. No i tak samo można wyprostować warstwicę tą znajdującą się poniżej. Więc w ten sposób pracujemy, kiedy mamy do czynienia z warstwicami nakładającymi się na siebie. W tabeli atrybutów
znajduje się jeszcze błąd związany z krótką warstwicą, czyli tak zwaną warstwicą, która swoją długością nie przystaje do warstwic i nie może reprezentować modelowanej powierzchni. Jak przybliżymy się dwukrotnie, klikniemy do tej warstwicy tabeli atrybutów i w momencie oddalenia się widoku 2D dostrzeżemy, dlaczego ta warstwica o niewielkiej ilości wierzchołków powinna być usunięta. Po prostu, żeby taką warstwicę usunąć, zaznaczamy ją, przyciskamy klawisz Delete i ta warstwica jest już usunięta. W ten sposób przeglądamy cały obszar wygenerowanych warstwic. Po usunięciu wszystkich błędów można przejść do dalszego kroku. Dalszym krokiem będzie wygładzanie warstwic, wykorzystując funkcje dostępne w oprogramowaniu ArcMap. Zamknijmy tabelę atrybutów, uruchomimy Arc Toolboxa. W Arc Toolboxie, w zakładce Cartography Tool Generalization, Cartography Tool Generalization, wybierzemy tak zwaną funkcję Smooth Line. Jako input feature będą to warstwice rozrzedzone. Jako warstwice na wyjściu nazwiemy je warstwice wygładzone. Warstwice wygładzone. Save. Smoothing tolerance ustawiamy na 15. Pozostałe parametry nie zmieniamy i klikamy OK. Warstwice zostały już wygładzone. Można zbliżyć się na przykład do tego miejsca i zobaczycie Państwo, że rzeczywiście te wierzchołki, które były kanciaste, są teraz obłe i w ten sposób warstwice nabrały zbliżonego wyglądu do tych, które rzeczywiście znajdują się na przykład na mapach topograficznych. Odznaczę stare warstwice, czyli warstwice rozrzedzone, pozostawię wygładzone. Dla warstwic wygładzonych powinniśmy nadać opisy, etykiety, a także zmienić styl wyświetlania warstwic. Aby zmienić etykiety i zmienić styl wyświetlania warstwic, najpierw wyświetlmy etykiety. Aby wyświetlić etykiety, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na warstwice wygładzone, przycisnąć Label Future. Już widzimy etykiety. Etykiety o dziwnych wartościach 27. Tak naprawdę to 27 to jest ID, który zapisany jest w tabeli atrybutów, a należałoby wyświetlić w tym miejscu kolumnę LF. Tak? ID mamy, obecnie wyświetloną na teraz, natomiast w tym momencie powinniśmy wyświetlić kolumnę LF. Aby dokonać właśnie tego w właściwościach tej warstwy, więc wchodzimy prawym przyciskiem do tej warstwy, Properties, i tam w zakładce Labels wybieramy pole LF, rozmiar 10, kolor Sherry Cola i dodatkowo ustawiamy Placement Properties, aby wybrać tą największą wartość dla opisów polilinii, ponieważ zależy nam na tym, żeby te opisy nie wchodziły na polilinię, więc ustawiamy High, klikamy OK i również możemy kliknąć w tym miejscu OK. Więc już opisy polilinii zostały ustawione właściwie. Kończąc niniejsze ćwiczenie, zmienimy styl wizualizacji dla polilinii reprezentujących warstwicy. Więc dwukrotnie poniżej opisu warstwice wygładzone mamy taką cienką linię. Kliknijmy dwukrotnie na nią. Ustawmy szerokość polilinii na 2 i wybierając kolor Sherry Cola klikamy OK. Dzięki temu uzyskujemy wygląd właściwy dla wygenerowanego modelu chmury punktów zawierających
opisy poszczególnych warstwic. W ćwiczeniu zaprezentowano sposoby generowania warstwic na podstawie klasy 8 model Keypoint z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowego. Wygenerowane warstwice poddano rozrzedzeniu liczby węzłów oraz manualnej poprawie błędów generowania. W ostatnim etapie ćwiczenia wszystkie warstwice wygładzono, a finalnym efektem przetwarzania warstwic było ustawienie stylu wizualizacji warstwic oraz ich opisów. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową szkolenia lidar.gugik.gov.pl.